Cześć, tu Ernest. Dziękuję za 200 tysięcy. Dziękuję za 200 tysięcy subskrypcji. Ernest z marca tamtego roku nie uwierzyłby, jakby dostał wiadomość, że bije tyle subskrypcji. 200 tysięcy ludzi kliknęło ten czerwony przycisk. No i tam parę moich innych kont. Niestety nie mam żadnego starego kanału, ani nic wyjątkowo ekscytującego. Ale jak zawsze, z przyjemnością, tak jak co tydzień, przekażę wam kolejną garść ciekawostek. W Fortnite co każdą z tych większych aktualizacji zachodzi parę sekretnych zmian, które obchodzą się bez żadnej wzmianki od twórców gry. Na mapie w Tilted Tower została ukończona budowa budynku. Teraz należy on do serwisu ubezpieczeniowego. Co ciekawe, na parterze jest mała wystawa prezentująca różne rzeczy, które doprowadziły do wielokrotnego zniszczenia tego budynku. Są tu meteoryty, które sprowadził przybysz w czwartym sezonie, jest Kevin z piątego sezonu i jest wulkan Króla Ognia, który rozpętał trzęsienia ziemi, z których jeden zawalił grunt pod nogami tego miejsca. A w Błotnym Brzegu, wikingowie po raz kolejny rozszerzyli swoją działalność o kolejny niewinny domek. W planach mają chyba przejąć całą tę miejscówkę. Pan Budgarek za to dalej rozwija swój interes w sklepowej sedybie. W swojej restauracji dobudował dodatkowe piętro. A na zimowej części mapy, niedaleko Śleskiego Sieła, powstał tor wyścigowy dla kulojazdu. A przy pustynnej części mapy pojawiły się ciężarówki z koparkami. Zobaczymy jeszcze, gdzie się kierują, ale jeśli zderzymy jeszcze głębiej, to dzięki wyciekom Siloxa na Twitterze wiemy, że coś się szykuje w wypasionej wyrwie. W plikach gry doszło się różnych modeli tej miejscówki, które wskazują na to, że już wkrótce rozpoczną tam się kolejne badania terenu z udziałem koparek. Prawdopodobnie pod ziemią jest tam coś jeszcze do wydobycia. Może pozostałe skokoskały. Na pewno jest to związane z helikopterem na mapie, który systematycznie zmienia swoje pozycje. Jak już pewnie wiecie, należy on do tej samej organizacji, która postawiła cały ten ośrodek badawczy w wypasionej wyrwie. Jeszcze w czwartym sezonie. Zmiany na mapie powinny zachodzić co noc lub dwie. Dam wam o tym znać. Oni zawsze mają na oku coś niezwykłego. Jak już jesteśmy w temacie wycieków, to do pliku gry trafiły dwa nowe przedmioty, które nie wyszły jeszcze na pole walki. Pierwszy z nich jest łuk, ale nie zwykły łuk, tylko wybuchowy łuk. Nasze oręże zostanie wzbogacone kolejną eksperymentalną broń. Łuk ten będzie szlał pociskiem zakończonym małą bombą, która będzie eksplodowała po zetknięciu się z jakąś powierzchnią lub graczem. Możemy się domyśleć, że będzie korzystać z rakiet jako amunicję. Do tego momentu w tle widzieliście animację tej broni, którą znamy dzięki Fort Tory na Twitterze. Wybuchowy łuk powinien wejść wraz z aktualizacją do wartości w ciągu 2 tygodni, ponieważ na ekranie wczytowania za już 5 tydzień widzimy ten przedmiot w akcji. W plikach gry pojawiły się też wzmianki o pułapce Wall Cannon, czyli ścienna armata. Z tego co widzimy na ikonie tej pułapki, to byłaby kolejna z kategorii, która aktywuje się na odległość, tak samo jak ta strzałkowa. Jednak zamiast strzałkami z lucizną, strzelałaby potężnymi pociskami. Na ten moment znamy tylko i wyłącznie tę ikonę. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że już wkrótce do sklepu wyjdzie nowy, znakomity pakiet skinów. Tak jak w okresie zimy w sezonie 7 za 100 zł był pakiet lodowych legend, tak w tym sezonie do sklepu trafi pakiet ognistych skinów. Wiemy, że wyjdzie 29 marca dzięki Dakotazowi, który oficjalnie otrzymał dostęp do tych skinów przedwcześnie, a przy okazji zapodał nam newsa na temat daty premiery tego pakietu. W skład tego pakietu wchodzi ognisty ogar wojny, którego wyjdzie teraz w tle, ognista walkiria oraz ognisty smog. Wszystkie te skiny, jak ostatnio, to przydupki już istniejących skinów. Nie wiemy, ile to będzie kosztować, ale pewnie 100 zł. Ja na pewno kupię, a wy? To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o skiny. W plikach gry siedzi jeszcze taka oto ikona skina. I to tyle, ile wiemy na temat tego ubioru. Wygląda epicko i prawdopodobnie wyjdzie do sklepu jako oddzielny przedmiot, ale nie znamy ani ceny, ani nazwy. Do zestawu będzie także ten oto zbierak. Oraz to malowanie. Tak samo znamy tylko ikony. Poza tym, już tak na powierzchni zwykłej gry, to posiadacze astronautów z karnetu białego sezonu 3 doczekali się dla nich nowych stylów. Niestety nie ma nic dla Dark Voyagera. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Wyjawym.